Dzień dobry, z tej strony Bart. Witam Was ten piękny, świąteczny albo przedświąteczny dzień. W dzisiejszym odcinku będzie świąteczny odcinek z banknotami, które już widzieliście oraz takimi, których jeszcze nie widzieliście. Porozmawiamy sobie trochę o rzeczami kojarzącymi się ze świętami. No i sobie dwa banknoty omówimy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, sobie trochę taki klimacik świąteczny zrobimy, no i będzie, mam nadzieję, fajnie. Już tutaj widzicie jedną dolarówkę, o tu, i widzicie 20 złotówkę, ale o tym wszystkim Wam powiem później. Co nam się tutaj bardziej, znaczy bardzo trudno jest wybrać ogólnie rzeczy kojarzące się ze świętami. W ogóle bardzo trudno, banknoty kojarzące ze świętami, bo rzeczy prościej jest wybrać, a banknotów jest mało, oprócz takich, co ogólnie są na przykład dolarówka ze świętym Mikołajem, czy coś takiego, ale jakże takich nie mamy, to trzeba trochę sobie ponaciągać rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. No więc zapraszam do odcinka. Kiedy oglądamy Kevina samego w domu, możemy zobaczyć jeden moment, kiedy Kevin wchodzi do brata pokoju i wspina się po półce. Półka się zawala, on spada i wtedy zobaczył tam taki mały kuferek z banknotami. I możemy tam zobaczyć oto ten banknot jednodolarowy, może nie tej daty, już pewnie widzieliście go na odcinku. Chociaż ten banknot się zbytnio zmienił, będę go wymieniał chyba na ładniejszy stan również, bo trochę słabo w takim stanie mieć banknot. To jest akurat rok 2013, ale pewnie wtedy nie miał takich, chociaż ten banknot był prawie taki sam. W sumie taki sam był ten banknot, data się różniła, może jakieś tam drobne szczegóły. Czym się różnią starsze banknoty jednodolarowe? Na starszych banknotach nie mamy wielkiej pieczęci, mamy tylko wielki napis One. I tyle. Oprócz tego tak się nie zmienił ten banknot i tak wygląda. Więc Kevin sam w domu, czy Kevin po prostu wtedy znalazł jednodolarówki. Jakie mogły też być tam jeszcze banknoty? Na pewno mogły być tam jeszcze dwudolarówki. Dwudolarówki wyglądają bardzo staromodnie. O, to jest moja taka dwudolarówka. Bardzo trudno mi było ją zrobić w kantorze, w końcu mi się udało. Ona, jak już macie długo dwudolarówkę, wygląda bardzo dziwnie. Ale dlaczego ją tutaj umieszczam? Po pierwsze, bo jeszcze nie omawiałem. Po drugie, jest to symbol szczęścia. A wiele osób oczywiście życzy sobie szczęścia, pomyślności. Takie to jest przeze mnie lekkie naciągnięcie. No ale jak już mówiłem, niewiele z banknotów związanych ze świętami. Ale również pewnie w kuferku brata Kevina taka dwójka się znajdowała. Również mogła tam być dziesiątka, dziesiątki nie mam, ale coś czuję, że tam była. Coś tam chyba widziałem, ale nie jestem pewny, jak sobie patrzyłem na Kevina. A więc dwudolaróweczka. Na dwudolarówce mamy postać Thomasa Jeffersona, działacza niepodległościowego i trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Porównując do jego oryginalnego zdjęcia, to tutaj bardzo nie ładnie wygląda. Mógłby ładniej wyglądać, banknot mógłby ogólnie ładnie wyglądać niż tak. I tak samo jak jednodolarówka, nie ma żadnych zabezpieczeń. A na rewersie mamy podpisanie Deklaracji Niepodległości z 1776 roku. Bardzo znany obraz, ogólnie znany banknot, symbol szczęścia. Stan o wiele lepszy niż jedynki, chociaż dalej widać jedno zgięcie. Banknot trochę taki tutaj, może nie podniesiony, jakby to powiedzieć, nie jestem pewny. Mamy również lekki porysowanie, zabudzenie, o tutaj, jak widzicie. Oprócz tego również mamy takie jakby pajęcze sieci po całej długości, ale bank ten naprawdę, jak już mówiłem, jest całkowicie się różni, oprócz kolorystyki, niż taka jednodolarówka, chociaż w wielkości wszystkie dolary są takiej samej długości, one są bardzo długie. Naprawdę, dolary są długie i wąskie.
i tak się tutaj wygląda. No i jeszcze, tak, to jest moje takie spostrzeżenie, że jak ja oglądam filmy amerykańskie i większość Amerykanów właśnie płaci sobie takimi oto dwudziestkami. Nie wiem czego, ale bardzo często widuję właśnie taką dwudziestkę. Od razu mówię, dwudziestki ja nie kupiłem sobie, tylko dostałem od babci, która po prostu miała to w szufladzie gdzieś i tego nie używała, więc dała mi taką dwudziestkę. No i tutaj mamy portret pana Jacksona, ale ten bakt już omawiałem. Ogólnie niezbyt mi się podoba, nie wiem dlaczego, co jest takie najgorsze, ale zepsuli te, pozbawili tak właśnie takiej potęgi tych banknotów i zrobili takie bardzo dziwne, mogę tak powiedzieć, chociaż nie wiem, jakby to inaczej powiedzieć. No takie udziwnione, ani to takie kolorowe, ani to bardzo ładne, ani to bardzo brzydkie. Nie mają już swojej takiej wyrazistości, takiej mocy swojej nie mają. Teraz te banknoty tylko są takie dziwne. I będę kibicował, żeby zmienili te banknoty, chociaż dziesiątka jest naprawdę przepięknym banknotem. I dziesiątka mi się bardzo podoba i dziesiątka jest super ładna. Ale dwudziestkę umieszczam w tym filmiku, ponieważ bardzo często właśnie Amerykanie płacą i również na filmach świątecznych ją bardzo często można zobaczyć. Najczęściej tą starszą wersję dwudziestki, ale czasami są też wyjątki, zdarzają się właśnie te nowe. O, tak wygląda rewart, mamy tutaj biały dom, ale tak bardzo dziwnie to wygląda. Naprawdę jeszcze ten wielki napis Zjednoczone Stany. Ameryki, Stany Zjednoczone Ameryki. No, to jest dziwne. Mamy, jest tu w sumie zabezpieczenie i to dobrze, że nie jest w tych, i to jest dziwne, że w tych czasach nawet w Korei Północnej mają zabezpieczenia, a na tych banknotach zabezpieczeń nie ma. To jest trochę dziwne. Ale mamy tutaj znak wodny, mamy tutaj kratkę, nitkę zabezpieczającą, która jest bardzo fajna. I to są takie plusy. No, banknot w miarę dobrze zabezpieczony, fajnie, nie mamy żadnych rzeczy dla niewidomych. No, tak po prostu wygląda. Tu jest orzeł chyba bielik, coś takiego. A tutaj mamy też takie napisy z tyłu. No i dwudziestka również bardzo popularnym banknotem jest. Następnie przenosimy się do dawnego, no, ogromnego wroga Stanów Zjednoczonych, czyli do Związku Radzieckiego. Jest to mój nowy nabytek. Dlaczego go umieszczam? Ponieważ Rosjanie mają wielkie tradycje właśnie takie związane z nowym, nie może nie nowym rokiem, ale tym Wigilią. Ale to było trochę dziwne, dlaczego tak umieszczam tutaj ten banknot. Ale mogę powiedzieć, że również ten banknot mógłby być całkowitym przeciwieństwem Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo mamy tutaj pana Lenina, a wszyscy wiedzą chyba, że Lenin może nie za bardzo lubił rzeczy związane z religiami. No i banknotik znacznie mniejszy, powiedzmy, porównajmy sobie do może takiego odpowiednika, czyli do 20 dolców. No widzicie, że tutaj no trochę słabiutko prezentuje się ten banknot. Chociaż i tak 20 dolarów jest pokaźnym banknotem, ale naprawdę ruble były małe, a ten banknot jest wyjątkowo ładny. Tak wygląda znak wodny. No mamy tutaj Lenina, czyli przeciwieństwo takich tradycji bożonarodzeniowych. Gdzieś to słyszałem, nie jestem pewnie, to był chyba fake news, że Korei Północnej namawiają, żeby obchodzić zamiast świąt Bożego Narodzenia jakieś tam narodziny matki kogoś, jakiegoś tam przywódcy Kim Il-sena, z tego co pamiętam. Ale to musi być fake news, ponieważ nawet za przyniesienie Biblii do wjazd z Biblią w Korei Północnej są jakieś konsekwencje za to, więc są naprawdę, nie wiem, czy mógłby namawiać do tego, żeby nie obchodzić świąt Bożego Narodzenia. Sam banknot ten tutaj jest taki trochę taki ciekawie pogięty, widzicie, o, idzie w dół, góra, dół,
ale tak samo o, idzie sobie falisto, jak fale. No i kolorystyka bardzo fajna. Podoba mi się ten bankrot, gdyby zamiast godła umieścić jakieś tam zjednoczone stany bieguna północnego, tutaj zamiast Lenina umieścić świętego Mikołaja, byłby całkowicie fajnie wyglądającym banknotem tak bożonarodzeniowym. Dlatego również mi się trochę tak kojarzy właśnie ze świętami, fajnie jest wszystko to umiejscowione, pokazane, tak trochę różowiutkiego, podchodzący nawet troszeczkę w czerwony. U was jest bardziej taki właśnie różowawy, fioletowy, u mnie jest taki już naprawdę mocno czerwony, ale nie jest taki jak dziesiątka, która jest naprawdę czerwona, tylko właśnie taki podchodzący w ten kolor. Tak to wygląda. A tutaj mamy światła. Trochę wygląda jak jakaś zorza polarna czy coś takiego. Chociaż nigdy takiego zjawiska nie widziałam. Stan, no taki minus 3, coś takiego. Mógłby być nawet stan lepszy, gdyby nie było właśnie tych pofałdowań, bo by było tylko jedno zgięcie. Kupiłem za całkiem fajną cenę, chyba 3 zł na Allegro. Następnie, jak chcemy iść po na przykład prezenty do sklepu, po karpia, czy po jakieś tam inne rzeczy, musimy się porządnie ubrać. A jak za co byśmy się ubrali w cenie w czasach II Rzeczypospolitej? Moglibyśmy się ubrać za taki jeden banknot. Przygotowałem akurat 2 takie banknoty, ale równie dobrze za takie 20 zł moglibyśmy sobie kupić płaszcz. Czy może w takiej cenie? Na pewno za 20 zł moglibyśmy kupić sobie porządne buty. Niestety, jeżeli byście się cieszyli, to tak naprawdę średnie wynagrodzenie było coś tak koło 120-150 zł, albo nawet podchodząco pod 200. Ale tak wiele osób zarabiało, na przykład służba zarabiała około 20 zł. Więc teraz to się nie robi tak kolorowo. Ale jeszcze wam kilka rzeczy pokażę związane ze świętami, bo tutaj przygotowałam takie 2 banknoty, żeby powiedzieć o cenie takich rzeczy. Zegarki, na przykład zegarki, czy jakieś prezenty typu takie bardziej, które nie obdarowuje się dzieci, tylko obdarowuje się dorosłych jakieś. Więc taka następna świąteczna rzecz. Ale jeszcze pokażę wam kilka innych rzeczy. Dzisiaj, jak byłem w sklepie, widziałem jakaś tam pani czy pan bierze i tak 6 paczek takiego barszczu, takiego co wiecie, wsypujecie sobie do szklanki i mieszacie, mieszając z wodą i powstaje wam barszcz. No to takie coś dzisiaj zaobserwowałem. No i to mnie natchnęło, żeby pokazać wam, ile moglibyśmy przed wojną zrobić, ile moglibyśmy sobie kupić taki barszczyk. Taki w restauracji powiedzmy, przychodzicie z wielkim garem do restauracji, prosicie barszczu, nalejcie, no i takie coś. Za mniej niż 2 zł mogliśmy w restauracji sobie kupić taki barszczyk. Mniej niż, a jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład wziąć, zawinąć do domu na Wigilię, no to pewnie wyszło nam by około 2 zł. Wiedząc, że ile było przeciętne wynagrodzenie, może wam się to wydawać tanią sumą. Chociaż to zależy dla kogo wtedy przed wojną. Jeszcze może wam coś związane ze świętami pokażę, tak lekko związane. Pokażę wam między innymi taki oto banknot z Ukrainy, który może nie jest bardzo świątecznie związany, ale rewers jest taki fajny w takim stylu właśnie świątecznym. Szczególnie mam na myśli o to tutaj. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Z kojarzących się rzeczy, to co ostatnio wymieniałem, 20 hrywien. Naprawdę mi się banknot podoba i naprawdę jest w stylu właśnie takim góralskim. Mamy góry, mamy takie właśnie, co na spodniach występują wzorki tradycyjne,
I naprawdę ten banknot zasługuje na mianę banknotu iście świątecznego. Stara wersja, no niezbyt. Chociaż te wzorki tutaj, nie no, ten mniej jest świąteczny. A na stówce mamy gości, co wyglądają jak kolędnicy. Oczywiście nimi nie są, ponieważ kolędnicy najczęściej chodzą bardziej przebrani. No taki dzisiaj był luźny odcinek, gdzie pokazałem Wam trochę banknotów, które pokazywałem i trochę dorobiłem do niej jakąś świąteczną opowieść, jak te banknoty mogły wyglądać, za co mogliśmy to kupić, gdzie na filmach występowały te banknoty. Trochę sobie umówiliśmy banknotów i mam nadzieję, że się Wam taki filmik podobał. Jeżeli Wam się podobał, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Wesołych świąt, dobrych, spokojnych, cześć!